Cześć mordy, z tej strony Kaluch jest dzisiaj ze mną. Uwaga, 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 powiem to po raz pierwszy. Moja żona Wiktoria. Hi. Dzień dobry. Odbyłam włosy i ściągnęłam. O, wyszło szybło, tak jest noszona obrączka, tak jest. Mam o nią i ściągam do mycia włosów, żeby się nie haczyła i nie mam jej. Ale fuck up. Jedzie mi tu czołg. Widzicie widzowie, cała prawda o mojej żonie, ale tak już bez żartu. Witamy was w kolejnym odcinku Pizza Challenge. Tak. Który to już 6. czy 7? 7. Nie robiliśmy tego co roku, więc jest to jakieś 9 lat, a nie 7. Tak, 9 lat temu był pierwszy. Zresztą na pewno jesteście ciekawi, jak wyglądaliśmy przez te wszystkie lata. 9 lat, 7 odcinków. Wróćmy i cofnijmy się o te 9 lat do tyłu, proszę bardzo. Pierwsza Pizza Challenge. Jo, hej, cześć, siemanko, z tej strony Kali, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest dzisiaj ze mną Wiki. Siemano. I robimy sobie dzisiaj Pizza Challenge. Pewnie wiecie, na czym to polega. Mam nadzieję, że wiecie. A ty wiesz? Wiem. Powiem szczerze, na tej pierwszej to ja pędzel, a ty też taka jakaś... Taka szaj, w ogóle... Pulchniutka. Jeden z pierwszych odcinków, które nagrywaliśmy w ogóle razem. No, zobaczcie widzowie, jaki piękny przegłos mieliśmy na Pizza Challenge numer 2. Cześć mordy, z tej strony Kaluch, witam was po 2 latach przerwy. Znowu w Pizza Challenge, cześć. Jest dzisiaj ze mną Wiki, dzień dobry. Ale się przywitaliśmy pięknie, to zwiastuje na pewno dobry odcinek. Tak. Jeśli... Jakość audio pozostawia wiele do życzenia, ale ja pamiętam smak tej pizzy wtedy. Pamiętam. Ty byłeś pulchniutki tam. Mogło tak być. Trzecia pizza to już pokój Kalucha, który znacie. Niebieskie ledy. Cześć mordy, z tej strony Kaluch, jest dzisiaj ze mną Wiki. Dzień dobry, dzień dobry. I moi drodzy, witamy was w 3. odcinku naszego challenge'u, mianowicie Pizza Challenge. Wracamy do początków YouTube'a, normalnie odgrzebaliśmy stary challenge, ale to dlatego, że nagraliśmy już 2, prawda? Widziałeś, jaką mieliśmy ogromną pizzę wtedy? Tak. Co? Jest dzisiaj, widzowie, utrudnione zadanie, utrudnione. Mini. Ale zaraz przejdziemy do zasad, przejdźmy do kolejnego Pizza Challenge i to już był nasz dom? Nie, potem chyba miałam platynowe włosy. A, tak, Wika, blond, platyna era. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witamy was serdecznie razem z Wiki, moją narzeczoną, trochę się pozmieniało. W kolejnym odcinku Pizza Challenge! Czemu ja powiedziałem Stand Challenge? Możemy zrobić stand. Tego nie wiem. Widzowie, witamy serdecznie. No i w końcu domek, pierwszy odcinek w domku i ty byłeś wtedy bardzo szczupły. Nie wiem, czy oni to widzieli, ale byłeś bardzo szczupły. Teraz jestem taki. To chyba cię stresował ten dom i to wszystko. Cześć mordy, z tej strony Kaluch, a także moja narzeczona Wiki. Dzień dobry. Witamy serdecznie w 5. już części Pizza Challenge. Proszę państwa, od 7 lat tradycja w naszym związku, na naszym kanale w ogóle. Prawie co roku. No i zeszłoroczna Pizza Challenge, proszę bardzo, proszę państwa, let's go. Cześć mordy, z tej strony Kaluch, witam serdecznie na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną moja piękna narzeczona Wiki. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. No i tym akcentem dotarliśmy do roku. Tak, jesteśmy mężem i żoną. Jest rok 2024, sierpień, czyli klasycznie robimy Pizza Challenge. Dla tych, którzy nie wiedzą, na czym ten challenge polega, jest to archaiczny challenge z początku YouTube'a. Nikt nie robi, ale dla nas to jest po prostu fajny pamiętnik, prawda? Tak. I fajna tradycja. I wy to robicie, bo nawet na obozie pytaliście mnie, kiedy będzie. Tak, więc sierpień nastał. Widzowie, 7 składników do mnie, 7 składników do Wiki, losujemy i później degustujemy pizzę. Dzisiaj bardzo ważny jest aspekt też wizualny, żeby ta pizza... U mnie zawsze jest ważny. A u mnie jest dziś ważny. Zobaczymy. Podobno są zakupione produkty, które umożliwią nam dekorację. My tych produktów nie znamy, widzowie, także czyńmy honory. Najpierw baza. Marynarzyk i ten, kto wygra, wybiera baza. Dobra. Marynarzyk. Wygrałam, wybieram. Dobra. Przynieś mi tutaj 2 i masz zobaczymy. 2 bazy, możesz sobie wymacać, jeśli masz ochotę. Bazy nie są podpisane. Składniki, które no, umożliwią tej pizzy, nadadzą jej już jakiś, widzowie, kierunek. Jakieś 2 puszki, ta jest węższa. To jest paprykarz, chyba. Here we go again. Ja na szczęście nie jestem głodny dzisiaj, więc... Bo zjedliśmy właśnie obiad. Tak, więc nie będziemy podjadać jak ostatnio na odcinku. Czyli co, ta moja to twoja. To chyba jest paprykarz, a to nie mam pojęcia. Filadelfia! O nie, myślałam, że to paprykarz. Hot salsa dip. Jest! Znów mam słodką, a on ma słoną. Nie mamy czym tego nałożyć. Idź panów. Dobrze, żona. Widzowie, w małżeństwie się chodzi jak w zegarku. Patrzcie, idę. Ciekawe. Jest gorzej niż przed. Toż to baza idealna. Kurde, znowu słono, ale nie wygląda to źle. Nie jestem fanem ostrego, ale no, ty, ta pizza będzie wyglądać wreszcie jak pizza. Ale to daje ostro. Ej, ostro no, daje. Bazę masz dobrą do takiej właśnie jakiejś diaboli. Do wizualnego aspektu baza jest idealna, a bo wygląda jak pizza. U ciebie już to wygląda jak, nie powiem co. Nie, do mnie wygląda na taką pizzę, wiecie, że na to damy banan i na przykład M&M'sy i sprzedają takie pizze też. Pytanie, czy nam siądą składniki. Oczywiście degustacja na koniec. Ja dam dużo tego, żeby zabiło wszystkie. A wy proszę oceniać, tak? Tylko subiektywnie. To znaczy obiektywnie. Team Wiktorka, pamiętajcie. Piszcie Team Kaluch albo Team Wiktorka. Wiecie co pisać? Ale jesteś. Dawno mnie tutaj nie było u ciebie. Tak? No i co? Jak się nagrywa? Jezus. No nie no, pytam. To było zwykłe pytanie. Tak, no zarobiście. Żeby Wikka była częściej, to zostawcie tutaj mnóstwo w górę dla niej, tak? Ostatnio było mnóstwo. 40 000 było ostatnio. Możecie tyle strzelić. Mieszu, losu. Skoro to jest żona i wiecie, no trzeba być grzecznym w związku, to pozwalam jej losować jako pierwszy. Number 14. Number 14. Czemu się śmiejesz? Nie wiem, no. Zaraz pewnie ta pizza totalnie nie będzie miała sensu twoja, no nie mam pojęcia, no to... Ma sens w ciul, owocki. Co jest? No takie... Do tego jeszcze M&M's. Jak jej siadło? Ej, jak ci siadło w ogóle owoce? No, dawaj teraz ty. Ten los mnie jedną pizzą trząsł. 11. Wjeżdżam z... Ej, jak to jest? Borowiki. Jak to jest, że ty masz zawsze słone, a ja mam słodkie i potem mi tutaj dowalisz jakiś pasztet. W sensie ja sobie sama dowalę jakiś pasztet, ja, a ty jakiś jeden słodki składnik, zawsze tak jest. Borowiki, widzowie. Ja borowiki to nazywam takich ludzi na przykład w CS-ie, którzy nie potrafią grać. Co? Dobra, znowu aspekt wizualny, czyli to musi wyglądać jakoś. A ty wygląda, twoje wygląda jak gówno. A moje wygląda już jak krew z kupą. Słuchaj, to jest design przez wielkie D, dziewczyno, czego ty nie rozumiesz? Dobra, to ja zmienię, aspekt wizualny będzie dookoła. Borowiki, fajne te borowiki, ale one się nie chcą trzymać, no i tu jest problem. Ale pachną. No średnio. Nigdy nie zebrałem w lesie borowika, zawsze jakieś maślaki zbierałem. Maślak albo... Borowika w życiu, to taki jest kurde rare grzyb albo dla mnie. Kurka. Smaczny! Składnik numer 2. Jeszcze po 6 składników widzowie na łeb. 9 czy 6, I don't know. Ja pisałam te numerki, ale nie wiem. No to jak? Chyba 9. Nie wiem, czy to 9 czy 6, nikt z nas kropki nie napisał. Nasz błąd. Tą druga osoba będzie miała 6. Masz. Dobra, to jest 9. To 6. My podpisywaliśmy numerki i koperty, ale kto szykował? Oczywiście kto? Madi. Co jest grane? Ej, zawsze mam żelki. Ej, nie, naprawdę. To nie co jest grane? Ej, nie, czemu teraz nie masz... Mindfuck, to nie jest ustawione w ogóle nigdy. Widzowie. A zawsze mam słodkie. I załóżcie się, że będę miała jakąś szprotkę, pasztet albo kawanosa. Na 100%. A ty będziesz miał jedno słodkie będziesz miał. To jest nie tak z tą serią, bez kitu. Da się wziąć rozwód? Tak szybko? No. Dobrze, że to co roku to nagrywamy, a nie częściej. Aspekt wizualny wjeżdża do mojej pizzyni. 5. To żadne widzowie tutaj lokowań produktu nie ma. 5 widzowie. O, mówiłam, że będziemy słodkie. 100-krotki opłatki kolorowe. O Boże, ale kringowa. A to się spali z piekarników, przecież to opłatek. Nieważne, aspekt wizualny oceniany jest wcześniej, tak? Myszko! Wyleciały wszystkie dołem! No co ty nie powiesz? A to opłatki takie. To czasem jak ludzie widzą zmianę w naszej relacji. Kiedyś było słodko tak Wikusia, a teraz jest ja się na ciebie drę, ty się wygłupiasz. Nie, bo my po prostu złapaliśmy luz, dziewczyno. Zapaliśmy luz, jakiego nigdy nie mieliśmy i nam świeci słońce nawet tutaj, widzowie. Pięknie. A moja pizza nabiera koloru, widzowie. Proszę to oceniać obiektywnie. Tam w środku jest borowik, ale nikt nie musi wiedzieć. Życie. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Patrz jak mi to dodało w ogóle estetyki. Borowik na zewnątrz, co on tutaj robi? Tutaj? Przykryty jest listkiem. Ej, to jest tak jak ten, jak jest mech i w ogóle. Tylko, że kwiaty ci nie pasują. Takie mech? Lecimy dalej. 3. Numer 3. Wiktorka z 3. lub 4. składnikiem, nie wiem. Wegańczyk. Ja mówiłam, że będę miała jakiegoś tuńczyka albo coś. Co to jest? Wegańczyk, misa warzyw z stylu meksykańskim. Czyli to jest tuńczyk żywego. Kurzyłam się. Miało być słodko. O, patrzcie w tych samych kolorach. Dobra, aspekt wizualny nie ucierpi. 2 dla mnie. Ale to daje. 2. Ty, ale czemu była 3, jest 2? Jeszcze raz chcę wyrysować. Żeby nam nikt nie zarzucił, że jest ustawiane. Bo mieszu, losu. Tak, jest numer 10, proszę państwa, number 10. Ale okropieństwo. Number 10. Yami, ale nie do tych twoich borowików. Mini sticksy. Wiecie, co to oznacza? Spleśniałe parówki. Z kozim serem i papryką. Pomagaj se. Tak wyglądała moja kosmetyczka, jak mi się rozwalił ten dezodorant ostatnio. Okej, nie jest, widzowie, wcale źle. Mam na to patent, jest fatalnie, bo jest kiełbas trochę, więc przecież ja mogę zrobić geometrycznie idealną kompozycję tutaj i tak też robię. Przypominam, to ma być niekonwencjonalna pizza. Widziałbyś, pomyśl sobie, że są zawody pizzy. I co? Przychodzi taki pizza master i ogarnia zwykłą margaritę? No. Nie, ogarnia zajebistą kompozycję. Zaskakuje jury. I właśnie ja w tym momencie przewaga nad Wiktorią. Zaskakuje jury. Kochani, ja tego nie będę piekła, ani próbowała, ani wąchała. Nie ma, no to nie bierzesz udziału w challenge'u, tak? Ty tak dużo tych rzeczy dajesz, a tu jeszcze tyle składników. Jak? Losuj, losuj. Dwa. Dwójeczka. To jest składnik, który powinien być na pizzy. Ale nie na takiej pizzy. No ale przecież nikt nie powiedział, że musisz dać tego mnóstwo, tak? Możesz dać tylko troszeczkę, no dobra. Ja losuję też, pyk, od razu wjeżdżamy. Dobra, zabijemy smak. 8. To, pokaż. Nie ukrywaj. Pokaż. Kapusta kiszona. Ja cię kręcę. Ależ to będzie uczta dla podniebienia. Zabiję Madzie za te składniki, jak zawsze. Ale zaleciało. Jak to wylejesz na dywan. To jest polska kombucha. My pijemy, widzowie, ja mam zajawę na kombuczę, kiszonkę z Japonii. A wystarczy, że sobie zjesz kapusty i masz kombuczę po polsku. Kiedyś wspomnisz moje słowa, to jest zdrowe dla mikrobiomu. Jedzcie kiszonki. Dziękuję. To akurat tak. Nie wiem, gdzie to dać. To nie ma nic wspólnego z wizualnością. Dla symetrii, proszę państwa. Pojedziemy tu jeszcze. No i wygląda to całkiem epicko. Proszę mi dać coś słodkiego. Numer 13. Dobrze. Oby był szczęśliwy. Nie. Co to jest? Tabasco. Nie. No ale to tak od serca tego Tabasco. Nie. No od serca, myszko, dawaj. Odechciało. Pięknie twoja pizza wygląda. Nie no, szczerze, widzowie, to wygrywam z palcem w nosie konkurencję wizualną póki co. Ty? No zobacz, co, masz, na to, a na to. Bo masz kwiatuszki? Dobra, ja losuję. Numer 1. Nie lubię Tabasco chyba. Ale to daje. Happy birthday to Sweet you. Letters numbers. To... Napiszemy coś na pizzy, żeby zwyciężyć. Dobra, gdzie dajemy to Tabasco? Na jabłko. Mam 2A? O, można. A co napiszesz? Daj suba. To się roztopi przecież w tej pralce. No, w pralce się roztopi. Jest S? Nie ma. Nie ma S? Nie ma. Bo to jest po angielsku, a po angielsku się nie używa S. No to damy likę. Można to zjeść? Sam cukier to jest. No, faktycznie. Taka emotka dla was. Co to jest? Żeby oczka i... Nieważne. Światło nam zachodzi. Wybraliśmy porę zachodu słońca. 12, więc poproszę. Jest troszkę ciemniej, ale nikt się nie zraża. Muszę wstać po tą 12, matko. Co tym razem u Wiktorki? Nie. No to dam. Kaczka! W galarecie bez dodatku E. Ale to wygląda żałośnie. No żałosne wciul. Shit. Lubię galaretę, ale tylko od babci. Takiej sklepowej nie lubię. Dlaczego ja to robię sobie zawsze? Czemu ja to robię 7 raz z rzędu? Za rok już tego nie robię, chyba że napiszecie Team Wiktorka. Czyli potrzebujesz atencji, żeby robić, tak? Nie, potrzebuję wygrać. Aha. O, to 7. Daje. 7. O, fu. Przydadzą nam się jajka. Nie było jeszcze. Na śniadanie jutro. Ja na pizzy. Ale musisz tu je wbić. Dobra, tutaj. Ja już sobie poradzę, dziewczyno. Widzowie, ale fajnie. O kurwa. Ja pierdzi. Zalałem numerki. Yeah. Wylosujmy od razu, kto chcesz. Otwórz i sprawdź. Ja mam 4. Ja mam 9. To było 6 wtedy. Proszę, jeszcze nie otwieraj. Nie, to jest 6. Tak. Nieważne. Czy nie musisz bić jajka? Misiek, co ty robisz? Nie no, tak się nie wbija jajka. Skorupki tu są. Ty, bo to wypływa. Weź tą skorupkę chociaż. Nie, Misiek. Okej, został nam ostatni, widzowie, składnik. Dla każdego z nas. Co to będzie? Mięsko. Mięsko. Całkiem ładne. Kolorystycznie będzie pasować. A u mnie ostatnim składnikiem jest daktyl. No to ja mam w takim razie dwa składniki normalne, szynkę i ser. Daktyle są spoko. Dobra, nie, więcej nie ten. Chociaż szczerze, dobra, już ubrudziłam czekoladą, ale nie marnuję więcej, bo ta szyneczka jest akurat dobra. Wszystko jest pyszne, wszystko zostanie, widzowie, zjedzone, proszę się tu nie martwić o to. I tym oto akcentem zakończyliśmy, proszę Państwa, tworzenie naszych pizz. Jak się prezentują, sami możecie ocenić, która zwycięża dzisiaj konkurs wizualny. No Wika, szczerze. Twoja. Moja. Ale jest fatalna. Moja też jest fatalna. Ale jak te jajeczka się zetną, to ona nabierze jeszcze, widzowie, innych kolorów, innych barw, będzie przepiękna. U mnie jak się rozpuszczą banany i ser, to też nabierze innych kolorów. Wkładamy teraz do piekarnika. Tak jest, a wy piszcie, która według was jest lepsza. Możecie się rozpisać na Team Kaluch. Zapraszam. My pieczemy pizzę i zaraz się spotykamy na degustacji. No i moi drodzy państwo, nasze piękne pizze, jakże aromatycznie pachną w naszym domu. Cały dom został po prostu przysiąknięty różnego rodzaju... Różnymi zapachami. Różnymi bardzo. Moje jajo się ścięło. Jestem w szoku, że te twoje płatki, kwiatki się... No i która wizualnie wygląda lepiej że po... się nie spaliły w ogóle. Widzowie, ja myślę, że to jest W win, dlatego i podwójny win, bo nie dość, że przed, tak i po, moja pizza wygląda lepiej. No sorry, no, memory. No też tak myślę. Ale smakowe warianty nam zostały, widzowie, więc smacznego, Wiktorko. Wzajemnie. Świetnie, prawda? Marzyłaś o tym, żeby zjeść taką pizzę. Super wieczór. No to... Randeczka, wziąłem cię na pizzę, albo bardziej romantycznie zrobiłem pizzę w naszym domu. Mam nadzieję, że jest dopieczona, bo sama nie wiem, jak to miało wyglądać. Ja kroję taki słodko-słony. Ja jestem ciekaw jajka, ty. W ogóle jajko w piekarniku. Można robić jajko w piekarniku? Szybko się ścięło, nie? Strasznie się szybko ścięło. Nie wiem, czy ta pizza jest upieczona w ogóle. Chyba nie jest. Ale ja już nie mogłam dłużej trzymać tej mojej, bo mam spalone żelki i jabłko też się już prawie rozpada. No to jajko... Czy ty zjadłeś papier? Tu pod spodem jeszcze był papier. Aha. No ja mówię, co to takie twarde? Pod spodem jest papier, ej, moja jest niedopieczona. Jedno z gorszych jajek, jakie jadłem w życiu. Bardzo twarde jest, nie? Taką ma dziwną powłokę. No. Czy bez przypraw jajko? Dobrze. No dobra, jest. No jak jedzmy. Się zatruje. Wszystko dla was, widzowie, wiecie. Ale czuję u mnie strasznie pikantna, kurczę, baza. Kurde, ja się boję, że to jest niedopieczone. Ja nie jestem fanem generalnie ostrego, więc borowik nie pachnie za dobrze. A kapusta kiszona, podgrzana do 200 stopni. Jestem jej ciekawa. Na pizzy, widzowie. Jabłko z Tabasco. Niezłe. Kapusta nie jest zbyt dobra. Jabłko z Tabasco. Dobre, nie? Takie. No. Pozwólcie, że nie będę jadła ciasta, ale zjem składniki, bo jest niedopieczone. Jakby już było dłużej, to moje by się spaliło, więc żelek, bananek w piekarniku z czekoladą. Ty, ale mam teorię, patrz, ta kiełbasa wygląda na pleśniową, a normalnie odchodzi ta warstwa, widzowie. To jest zwykła kiełbasa, tylko że owinięta warstwą pleśni. Robią was w balona. Przecież to jest normalne, zawsze z zewnątrz jest. Sprzedają zwykłe kabanosy i po prostu wmaczają je w jakieś mące. Nie, to był ser. No to kiełbaski takie ser. Jajko, no dobra, zjedzmy, widzowie, taki fragment, ostatni dla was, jajeczny. Ja sobie już odpuszczę. Generalnie, jak co roku, jedna wielka kicha. Fatalna. Jeśli chodzi ale o zabawa smak. Jest fajna. Zabawa jest fajna. Chyba był jeden rok, który elegancko nam smakował. Co? Folia po pierwsze, a po drugie... Ej, twoje ciasto jest jakieś bardziej dosmażone, moje dopieczone. No i ten fragment smakuje jak pizza. Tak? U mnie jest niedopieczona pizza, totalnie niedopieczona. To ten jest dobry. Zakalę. Czemu to jest takie słodkie? Te cukierki, tu były te cukierki, co daj suba. O, fuck. Zapachy są też jak zawsze słodko, tak. Rybno. Mocno. Widzowie, to by było na tyle naszego kolejnego Pizza Challenge, już 7. Za rok może być 8. I to będzie 10-lecie, odkąd zaczęliśmy prowadzić tę serię. O ile się nie zatrujemy i nie umrzemy. Tak, więc za poświęcenie łapka w górę się należy. Wpadajcie na Instagrama Wiki. I co? Fajnie, że wpadłaś. Już tak bez beczki. Do następnego, widzowie. Trzymajcie się.